Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Aleksa Spryński. W imieniu Forum Młodych Dyplomatów mam przyjemność powitać doktora Michała Kuryłowicza z Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego, autora wielu publikacji poświęconych Eurazji, w tym polityka zagraniczna Uzbekistanu wobec Rosji. Witam serdecznie. Słowem wstępu, słów kilka o głównym organizatorze dzisiejszego wydarzenia, czyli Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów. Stowarzyszenie jest ogólnopolską organizacją pozarządową, gromadzącą młodych ludzi, studentów oraz absolwentów wielu polskich i zagranicznych uczelni wyższych, którzy mają sprecyzowane ambicje zawodowe i swoją przyszłość wiążą z pracą w środowisku międzynarodowym. Forum Młodych Dyplomatów posiada status organizacji pożytku publicznego, jest członkiem grupy Zagranica i wielu innych projektów i inicjatyw. Nasza misja skupia się na kreowaniu i kształceniu przyszłych liderów, którzy poprzez swoje działania zapewnią silną i stabilną pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Dzisiejsze spotkanie jest jednym z ważniejszych wydarzeń w ramach flagowego projektu FMD, jakim jest Ogólnopolski Tydzień Dyplomacji. I tak, po tym przy długim wstępie, myślę, że możemy przejść do części merytorycznej naszej dzisiejszej rozmowy. Panie doktorze, pierwsze pytanie dla pana to: jakie główne problemy stały przed Uzbekistanem w 1991 roku po odzyskaniu niepodległości od Związku Radzieckiego? Dla Uzbekistanu rok 91 to jest moment pierwszy, kiedy udało mu się ogłosić niepodległość. Mam na myśli fakt, że wcześniej nie było takiego państwa jak Uzbekistan na mapie, a powstał on przez połączenie wielu, często nie do końca ze sobą spójnych terytoriów jeszcze w latach XX wieku, no i do końca był częścią Związku Radzieckiego. Mam na myśli to, że Uzbekistan pozostawał w takiej fazie quasi niepodległości. Zatem ten rok 91 to przede wszystkim, jeśli mogę użyć takiego sformułowania, zaskoczenie niepodległości. Tego, że trzeba budować struktury samodzielnie, struktury państwowe całkowicie samodzielnie. A zatem budowa struktur dotąd będących jedynie administracyjnie odrębnymi w ramach państwa, to po pierwsze. Po drugie, ułożenie sobie relacji z wszystkimi sąsiadami, którzy też w tym samym czasie uzyskali niepodległość. Wcześniej te relacje były natury raczej też administracyjnej, to były podobnie jak Uzbekistan, Republiki Sowieckie. Wreszcie trzecie, najważniejsze, ułożenie sobie relacji z Rosją jako tą, która, no, można powiedzieć wprost, była dziedzicem Związku Radzieckiego. I kiedy mówię o tych relacjach, to oczywiście to jest, to mam na myśli relacje zarówno polityczne, dyplomatyczne, ale też i gospodarcze. Tu mogę jako przykład, no niezmiernie trudny, przed którym Uzbekistan stanął od razu, zaraz na początku swojej niepodległości, to kwestie braku pewnych towarów. Na przykład pszenicy, która do tej pory była sprowadzana na zasadzie pewnych umów wewnątrzzwiązkowych z innych republik, najczęściej z Federacji Rosyjskiej czy też z sąsiedniego Kazachstanu. I teraz trzeba to było importować. I myślę, że najważniejszym, może nie najważniejszym, ale jednym z najważniejszych zadań dla władz rodzącego się Uzbekistanu, a tymi wśród tych władz no, można przede wszystkim wymienić świeżo wybranego w grudniu 91 roku prezydenta, czyli Islama Karimowa, najważniejszym zadaniem było utrzymanie władzy. Oczywiście to nie było zadanie Uzbekistanu jako takiego, tylko jego samego jako prezydenta, ale z czasem stało się to wyzwaniem na miarę całego kraju. I jeszcze mogę dodać jeden element, który zaczął nabrzmiewać zaraz na samym początku niepodległości. To oczywiście chodzi mi o otoczenie też regionalne Uzbekistanu i bliskość Afganistanu, z którego dopiero co wycofały się wojska radzieckie, a w którym zaczęło dochodzić do walk o władzę pomiędzy
jedną a drugą grupą mujahedinów i tym samym Uzbekistan niejako w swoim najbliższym otoczeniu miał państwo, mało rzec niestabilne, ale rozsadnik tej niestabilności i fundamentalizmu islamskiego. No tak, no na pewno początek Uzbekistanu, tak jak zresztą w większości republik postradzieckich, nie były łatwe. Natomiast tutaj no, największym, można powiedzieć, zasługą, można powiedzieć, nie zasługą było wyprowadzenia państwa z tego, nazwijmy to, dołka. Był oczywiście islam, pierwszy prezydent Uzbekistanu, czyli Izba Islam Kamarów, jeżeli nie mówię tego, Islam Karimow. Karimów, tak, przepraszam, nie mogłem się doczytać. Jak pan ocenia pierwsze lata rządów, te pierwsze, tak naprawdę najważniejsze dla postradzieckich republik, te pierwsze 10 lat rządów Islama Karimowa? Pierwsza dekada była dla niego, trudno powiedzieć, czy najtrudniejsza, ale myślę, że tak, myślę, że jednak była najtrudniejsza. To po pierwsze było budowanie podstaw władzy, dodam, że podstaw władzy autorytarnej, w obliczu no, nie do końca zadowolenia społeczeństwa tym, jak rozwija się sytuacja wewnętrzna. Mam na myśli kryzys ekonomiczny, będący no, pokłosiem rozpadu Związku Radzieckiego, ale też rodzące się w pewnym sensie na fali odrodzenia religijnego, rodzący się ruch religijny, religijny niezależny od władz, aspiracje też demokratycznej opozycji, która choć słabsza w innych krajach, to też była obecna w postaci chociażby dwóch partii, Birlik i ERK. Można powiedzieć, że dla Islama Karimowa to był niezwykle trudny czas. I myślę, że sam ten polityk wspominał takie dość trudne wydarzenie w jego karierze. W marcu, na początku 1992 roku, czyli zaledwie 3 miesiące po zaprzysiężeniu, udał się do Kotliny Fergańskiej, gdzie manifestujący tam w obliczu jego przyjazdu mieszkańcy bodajże Namanganu, no, wezwali go wprost do budowy w kraju republiki o charakterze religijnym, państwa o charakterze islamskim. To dla byłego sekretarza Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej Uzbekistanu było na pewno przedsięwzięcie bardzo trudne, bo on miał świadomość, z jakiego środowiska wychodzi i jaki kraj chce zbudować, a może inaczej, na pewno miał świadomość tego, jakiego kraju nie chce. Zatem pierwsze lata to było, no przede wszystkim to była walka z opozycją. I tą demokratyczną, powiedzmy bardziej republikańską i laicką, i przede wszystkim z tą opozycją o charakterze religijnym, no w czym na pewno nie ułatwiała mu sprawy niestabilność zarówno Afganistanu, jak i sąsiedniego Tadżykistanu, w którym przecież toczyła się przez kilka lat wojna domowa. Natomiast drugim elementem też ważnym dla niego w tej dekadzie to było ustabilizowanie sytuacji ekonomicznej. Uzbekistan, dzisiaj oczywiście możemy to powiedzieć, bo jest pewien dystans czasowy, który nas dzieli od początku lat 90., przyjął taki model bardzo powolnych zmian. Takiej hibernacji, można powiedzieć, ekonomicznej, gdzie w znacznej mierze, i ona została, można powiedzieć, założona już na początku lat 90., państwo pozostało ważnym graczem na rynku, a innych graczy, to znaczy przedsiębiorców prywatnych, wpuszczało bardzo stopniowo, bardzo powoli i na pewno nie w najważniejszych sferach działania. Te pierwsze lata niepodległości też wikłały Uzbekistan i Islama Karimowa można powiedzieć, taką transformację gospodarczą bardzo powolną i bazującą przede wszystkim na eksporcie bawełny, który był tym białym złotem Uzbekistanu,
ale było też jego bolączką, bo monokultura bawełniana sprawiała, że Uzbekistan, gdzie cały kraj, można powiedzieć, zbierał bawełnę, uprawiał ją i zbierał, no, zależny był od cen światowych, na które nie miał wpływu, ale to było jego główne źródło przychodów z eksportu. I trzeci element, na który też można powiedzieć, chciałbym zwrócić uwagę w kontekście tej pierwszej dekady, to jest ewolucja polityki zagranicznej. Uzbekistan i Islam Karimow miał od samego początku bardzo jasne przekonanie, że jego kraj, czyli Uzbekistan, jako najludniejsza republika w Azji Centralnej, powinien mieć decydujący wpływ na to, jak będzie się kształtował region. Stąd on bardzo asertywną politykę prowadził i wobec swoich mniejszych partnerów, takich jak Tadżykistan czy Kirgistan, ale też wobec większych, chociażby jak Kazachstan, który no, zgłaszał ustami Nursultana Nazarbajewa, również aspiracje do tego, żeby pełnić rolę przywódczą w regionie. I tutaj te dwie wizje się ścierały, oczywiście nie w postaci jakichś otwartych konfliktów, ale jednak zgłaszania różnych propozycji. I tak, jeśli Nazarbajew zgłaszał propozycję powołania do życia Związku Eurazjatyckiego, poniekąd trochę potem ukradzioną przez Władimira Putina, o tyle Islam Karimow raczej kładł nacisk na kwestie regionalne, takie jak no, jego idea Turkestan, nasz wspólny dom. Czyli nie odtwarzajmy Związku Radzieckiego takiej postaci, jak on funkcjonował wcześniej, tylko zawężmy się do regionu i niech ten region będzie pod przywództwem Uzbekistanu, który nie dość, że najludniejszy, bo prawie połowa ludności całego regionu, no to w dodatku jeszcze graniczący z wszystkimi z tymi republikami naraz. W tej polityce bardzo wspierał, czy też Islam Karimow, dbał o to, żeby budować takie niezależne, zdystansowane i równorzędne relacje z Rosją. I tu mogę jako przykład podać fakt, że w 1999 roku, kiedy doszło do przekształceń tak zwanego układu o bezpieczeństwie zbiorowym, jego prolongaty, to Uzbekistan, który sam był, można powiedzieć, promotorem w 1992 powołania tego układu do życia, bo bał się zagrożenia przez fundamentalizm islamski i wojnę domową w Tadżykistanie. 7 lat później Uzbekistan zdecydował się o niepodpisywaniu, czyli o wyjściu z tego układu i podkreśleniu swojej niezależnej pozycji. Tak, no i jest jednym z niewielu też państw, warto zaznaczyć, które właśnie z tej organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym wyszły. Jeżeli mnie pamięć nie myli, oprócz tego opuściła tą organizację jeszcze Gruzja i bodajże Turkmenistan. Przede wszystkim Azerbejdżan. To są też w ogóle też te kraje, o których Pan wspomniał dobrze. My dzisiaj może oczywiście mamy trochę inne spojrzenie, zwłaszcza jeśli chodzi o Gruzję, bo prowadzi ona taką, można powiedzieć, z perspektywy ostatnich 3 dziesięcioleci niejasną politykę wobec Rosji. Natomiast wszystkie te trzy kraje raczej jako cel główny stawiały sobie niezależność od Rosji. Przy czym niezależność nie zawsze uzyskiwaną drogą bezpośredniej konfrontacji, a raczej budowaniem własnej pozycji, no, w przypadku Uzbekistanu regionalnej, czyli nie zawieraniu wielostronnych sojuszy, których głównym, można powiedzieć, udziałowcem jest Rosja. No, tak, Gruzja szczególnie prowadzi taką politykę, tak naprawdę ciągle troszeczkę na dwóch stołkach, w sensie troszeczkę Unia Europejska, troszeczkę Rosja, no ale tak naprawdę patrząc na jej umiejscowienie geograficzne, za bardzo też wyboru większego nie ma. Natomiast tutaj Pan świetnie właśnie wspomniał o tych państwach, takich, również tych mniejszych, Kirgistanie, Tadżykistanie, tutaj też związane z pierwszymi latami istnienia Uzbekistanu, już nie tylko
pierwszą dekadą niepodległości, ale też pierwszą dekadą XXI wieku. Jak pan ocenia rozwój gospodarczy Uzbekistanu przez te, nawet przez rządy może, przez rządy Karimowa w porównaniu właśnie z Tadżykistanem i Kirgistanem, które tą politykę, tą gospodarkę mają zdecydowanie bardziej uzależnioną od Rosji? Natomiast z drugiej strony właśnie mamy ten Uzbekistan, który tą politykę i gospodarkę starał się prowadzić bardzo mocno zrównoważenie. Uzbekistan przez tą swoją politykę, w której unikał gwałtownej transformacji gospodarczej, bo można tu też dodać w kontekście sąsiadów, że Kirgistan próbował dokonać pewnej terapii szokowej na wzór tej, która miała miejsce w Europie Środkowej, ale nie do końca mu się to udało. Jednym z wyrazów tego, że Uzbekistan starał się nie dokonywać radykalnych kroków, co też można wytłumaczyć sytuacją wewnętrzną. Jeżeli z perspektywy Karimowa było zagrożenie zewnętrzne fundamentalizmu islamskiego, a jednocześnie dość ostra polityka względem opozycji wewnątrz kraju, tu Karimow w pewnym momencie swojej władzy powiedział: w naszym kraju może być albo demokracja, albo porządek. Ja wybieram to drugie. To była jasna deklaracja, że rządy będą to będą rządy silnej ręki, a nie rządy koncyliacyjne. I ta jego polityka nawet względem Rosji nie była taką asertywnością poprzez wchodzenie w otwartą konfrontację. Raczej starał się wykorzystać sytuację jeszcze istniejących więzi na obszarze poradzieckim i kiedy kształtowała się na początku lat 90. strefa rublowa nowego typu, to Uzbekistan chciał do niej przyłączyć. To Rosja zdecydowała o tym, że w zasadzie podnosząc nieustannie wymagania, nowe wymagania w zakresie samodzielności banków centralnych tych krajów, które miałyby z Rosją być wewnątrz strefy rublowej, to Rosja zdecydowała o tym, że nie będzie tej strefy i że każdy kraj będzie miał swoją własną walutę. Dla porównania sąsiedni Kirgistan od razu zapowiedział, że powstanie własna, będzie zdecydował się na przejście na własną walutę. I to oczywiście dość szybko spowodowało dewaluację tej waluty, czyli soma, ale też spowodowało, że w Kirgistanie szybciej dały znać o sobie i głębiej dały znać o sobie problemy gospodarcze. Bo siłą rzeczy terapia szokowa zakładała gwałtowną uwolnienie cen, uwolnienie płac, ale też i prywatyzację. No a z kolei takie liberalne reformy siłą rzeczy musiały doprowadzić do upadku tej gospodarki, którą Uzbekistan z kolei u siebie chciał utrzymywać i dotować, żeby nie doprowadzić do eksplozji społecznej. W tym sensie Uzbekistan wyszedł lepiej niż Kirgistan. I tutaj mogę tylko tak z pamięci to procentowe dane podać. W Kirgistanie, jeśli przyjąć za punkt początkowy rok 90, czyli ostatni pełen rok gospodarki wewnątrz Związku Radzieckiego, to dno kryzysu przypadło na lata 1995, chyba 96, i to było około 38%, 40% może stanu wyjściowego. A w Uzbekistanie, gdzie pik przypadł, czy też dno kryzysu przypadło na lata 93-94, to było 82, przynajmniej według danych oficjalnych. Ale ponieważ nie dysponujemy pełnymi danymi innymi, siłą rzeczy musimy się na tych opierać. O Tadżykistanie trudno w ogóle cokolwiek mówić pod względem gospodarczym, ponieważ przez całe lata 90. dochodziło tam do totalnej destrukcji gospodarczej ze względu na wojnę domową. I może najlepiej z tą sytuację Tadżykistanu odzwierciedli fakt, że kiedy ostatecznie doszło do podpisania porozumienia pokojowego i główne przedsiębiorstwo tadżyckie rozpoczęło produkcję
czy też wróciło do pełnej produkcji aluminium, czyli huta aluminium tadżycka, to w kolejnym roku gospodarka wzrosła o 50%. Tak niski był stan wyjściowy Tadżykistanu. Także Uzbekistan, pomimo swojej monokultury, pomimo uzależnienia, jeśli chodzi o eksport od sprzedaży bawełny, no, radził sobie lepiej. Natomiast czy radził sobie tak, jakby chciał? Na pewno nie, ponieważ w międzyczasie na lokalnego tygrysa wyrósł zasobny, zwłaszcza w ropę naftową, Kazachstan. No, na pewno Uzbekistan na pewno nie może się równać z Kazachstanem pod względem prawda, zasobów czy ropy naftowej, czy gazu, pomimo że słyszałem, że tutaj, że jakieś czas temu zostały odkryte nowe złoża gazu na miejscu Starego Morza Arabskiego. Nie wiem natomiast, jak to wygląda aktualnie z wydobyciem gazu ziemnego. Natomiast jeszcze trzymając się ciągle. Pozostając przy władzy Karimowa, do samego Szafkata i do władzy Szafkata Mirziyoyeva za chwilę jeszcze przejdziemy. Czy uważa pan, że przez te pierwsze, jeżeli dobrze liczę, prawie równo 25 lat rządów Islama Karimowa, Uzbekistan wykorzystał swoją szansę na rozwój jako Republika Postradziecka, czy jednak mimo wszystko został gdzieś tam z tyłu i tych możliwości swoich troszeczkę utracił przez 26 lat też? To pytanie jest dość szerokie i siłą rzeczy zahacza o czasy, których świadkami już jesteśmy. Z tego względu, że o tym, czy on wykorzystał swoją szansę i czy to był czas dobry czy zaprzepaszczony, świadczą działania, które podjęły, w jakiejś mierze świadczą działania, które podjęły władze późniejsze, czyli już następca Islama Karimowa, Szavkat Mirziyoyev. Jedną z naczelnych zasad Islama Karimowa była pewnego rodzaju ostrożność. Tej ostrożności nauczyło, być może był z natury do pewnego stopnia ostrożny w radykalnych, zwłaszcza decyzjach gospodarczych. Był wręcz, można powiedzieć, szukam odpowiedniego słowa, zamiast słowa wsteczny, ale w wielu obszarach on chciał wręcz spetryfikować, tak, doprowadzić oczywiście nie celowo do stagnacji, tylko bojąc się nagłych zmian, które mogłyby podważyć jego władzę, bardzo często tak hibernował życie gospodarcze. W związku z czym aż do jego śmierci jeden z głównych punktów jego krytyki był fakt, że nadmiernie rozwinięte jest w Uzbekistanie, nadmiernie rozwinięta jest gospodarka bawełną, nadmiernie wciąż ten surowiec dominuje i siłą rzeczy skupia siły gospodarcze całego kraju, ponieważ angażuje zarówno ziemię uprawną pod uprawy bawełny, angażuje przedsiębiorstwa, które ją przetwarzają, oczywiście wstępnie, i angażuje ogromne siły społeczne, łącznie ze studentami, z pracownikami sfery budżetowej, z dziećmi, i to stąd ta krytyka, w zbiory bawełny, po to, żeby uzyskać jak najwyższy wynik i żeby siłą rzeczy te zbiory przyniosły jak największe zyski z tak zwane waluty obce czy dewizy. A zatem to nawet w kwestiach gospodarczych nie ostrożność, ale wręcz pewnego rodzaju ograniczenie, jakie on narzucał gospodarce, bojąc się nagłych zmian, które mogłyby doprowadzić do gwałtownych zmian też i politycznych. Drugim elementem, na który na pewno warto zwrócić uwagę w kontekście tym właśnie ekonomicznym, to była niechęć Islama Karimowa względem procesu, na który oczywiście miał umiarkowany wpływ, czyli migracja zarobkowa.
Dlaczego to była, skąd się brała ta niechęć? Uzbekistan, który na początku niepodległości miał 20 milionów mieszkańców, ale dzisiaj już ma ponad 35 milionów, i to są szacunki, wobec takiej eksplozji demograficznej miał non-stop, posiadał nadmiary siły roboczej, młodej, niezaangażowanej, nie mającej perspektyw w kraju. Były dwie możliwości. No, albo ta społeczność zasili jakieś ugrupowania radykalne, które, no, czyli dojdzie do jakiegoś buntu na mniejszą lub większą skalę, albo druga opcja to społeczność wyjedzie. Wyjedzie z kraju w poszukiwaniu lepszego, można powiedzieć, jutra. I dzięki dość surowej, takiej autorytarnej polityce wewnątrz kraju i tłumieniu wszelkiego niezadowolenia, co najlepiej pokazały wydarzenia w Andiżanie z maja 2005 roku, większość społeczeństwa, ta aktywna, która chciała poprawić swoją rzeczywistość gospodarczą, ten swój poziom życia, wyjeżdżała do Rosji. Ale to sprawiało, że rosło uzależnienie Uzbekistanu, takie pośrednie uzależnienie właśnie od Rosji. Nawet jeżeli nie wprost uzależnienie rządu uzbeckiego od rządu rosyjskiego, no to ten trend, który zaczął być dobrze widoczny po 2001 roku, kiedy w Rosji się sytuacja poprawiała gospodarczo, wyjazdów dziesiątek, setek tysięcy, a potem już ta migracja była grubo powyżej miliona, zaczęła grozić po pierwsze tym, że mając znaczną część Uzbeków na swoim obszarze, Rosjanie mogli, no, traktować to jaką pewną formę szantażu, czyli na przykład ograniczać możliwość przyjazdu Uzbeków, albo dokonywać bardziej rzetelnej weryfikacji, kto przyjeżdża legalnie, a kto nielegalnie. W przypadku takiej społeczności jak Uzbecy, było oczywiste, że znaczna część, jeśli nie połowa, jest w Rosji nielegalnie, w związku z czym można było doprowadzić do ich masowej deportacji. I siłą rzeczy ten problem wracałby do Uzbekistanu ze wzmożoną siłą, a zatem w jakiejś mierze ta migracja zarobkowa też nie była korzystnym rozwiązaniem dla Uzbekistanu. Ale co ciekawe, od samego początku była bardzo krytykowana, sam fakt migracji zarobkowej Uzbeków był krytykowany przez Islama Karimowa. Nawet on posunął się kiedyś do stwierdzenia, że to są zdrajcy narodu. W związku z czym oczywiście dochodziło do cyklicznych represji wobec ludności uzbeckiej, która wyjeżdża i potem wraca, bo to ci migranci zarobkowi, moglibyśmy ich nazwać taką społecznością wahadłową. To znaczy, jadą na jakiś okres czasu, 3 miesiące, pół roku, 9 miesięcy, wracają z pieniędzmi albo je wysyłają do rodzin i wracają z powrotem do pracy, ale nie zawsze do tej samej. Innym jeszcze takim probierzem tej ostrożności Islama Karimowa była kwestia międzynarodowa. Wspomniałem o układzie o bezpieczeństwie zbiorowym. To, że Uzbekistan chciał w ogóle podpisania tego układu, on zresztą miał pierwotnie nazwę Układu Taszkenckiego, wynikało to z faktu wojen, które się toczą na zapleczu, Afganistan i Tadżykistan. Potem te konflikty trochę zelżały, czy też stały się mniej dojmujące dla Uzbekistanu, no ale wróciły w 2001 roku i to był jeden z niewielu momentów, kiedy Islam Karimow dokonał nagłej i zdecydowanej wolty. To znaczy, bardzo mocno zaangażował się w swego rodzaju sojusz ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście wojny w Afganistanie i udostępnił swoje bazy wojskowe dla wojsk amerykańskich, dla wojsk natowskich. Oczywiście za cenę pewnych, no, po pierwsze prestiżu bycia sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, po drugie w nadziei na to, że w obliczu tego sojuszu zaczną napływać inwestycje amerykańskie do kraju. I tutaj doszło do wielkiego
rozczarowania, myślę, że zresztą obu stron. Amerykanie sądzili, że ten sojusz przyczyni się do liberalizacji życia politycznego w Uzbekistanie. Tymczasem Uzbecy sądzili, że napłyną, spadnie na nich, mówiąc kolokwialnie, dolarowy deszcz. Tak się nie stało. Amerykanie oczekiwali liberalizacji życia politycznego, a tego Islam Karimow bynajmniej nie chciał, dlatego że cenił sobie władzę ponad wszystko. I takim symbolem, oczywiście te problemy w relacjach amerykańsko-uzbeckich narastały stopniowo, aż wybuchły w 2005 roku, kiedy doszło do protestów w Andiżanie przeciwko władzy Islama Karimowa, gwałtownie, brutalnie stłumionych. No i to oczywiście oznaczało zerwanie amerykańsko-uzbeckie. A zatem taka wolta od pewnej ostrożności do gwałtownego, można powiedzieć, wyboru tego zachodniego sojusznika przyniosło Islamowi Karimowowi rozczarowanie i on już później tego kroku nie powtórzył. Natomiast, no, oczywiście wynikało to również z tego, że żeby mógł powtórzyć, to musiałby mu to ktoś zaproponować. Natomiast pozostaje faktem, że później już postępował bardzo ostrożnie, ale do końca unikał zanadto zaangażowania, czy to po stronie Zachodu, czy to po stronie Rosji. No i wciąż Uzbekistan pozostał poza strukturami tych głównych zrzeszeń, czyli i Unii Eurazjatyckiej, i przede wszystkim Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Czyli no, ciągle Islam Karimow wstrzymał tą taką też podobnie właśnie siedzenia jednocześnie słowa tą stabilność pomiędzy wielkimi graczami regionu, ale tutaj wiele porozmawialiśmy o przeszłości, może pora przejść do bardziej rzeczy takich realnych, które dzieją się aktualnie. Jak wiemy, Uzbekistan, przepraszam, jest bardzo zróżnicowanym krajem. Na pewno nie ma problemu etnicznym, oczywiście jest, ale nie ma aż takiego dużego rozstrzału jak w innych państwach regionu. Natomiast jest też bardzo mocno, tak jak Pan wcześniej wspomniał, jest najliczniej zaludnionym państwem regionu, powyżej 35 milionów, co jest tak naprawdę, jeżeli dobrze pamiętam, 45% całej Azji Centralnej. I teraz pytanie, czy tak duża populacja w tak bądź co bądź relatywnie niewielkim kraju, ale raczej niewielkich możliwościach, jest problemem, czy może bardziej szansą dla rozwoju Pakistanu? No niewątpliwie dla Islama Karimowa była problemem. Problemem, chociaż on prowadził taką często wzajemnie sprzeczną politykę, bo dostrzegał ten potencjał, który daje jemu jako dzierżącemu władzę, dostrzegał potencjał ludnościowy. I to, że nie powierzchnia, ale ludność Uzbekistanu daje mu argument do ręki w relacjach z sąsiadami. A jeżeli Uzbekistan liczy plus minus tyle samo, co wszyscy pozostali partnerzy razem, to siłą rzeczy powinien pełnić rolę, dominującą. To też trochę wynikało z faktu, że już w latach sowieckich Uzbekistan był po trosze tak kreowany na najważniejszy taki czynnik stabilności i siły w Azji Centralnej. Jeśli byśmy popatrzyli na mapę tak bardzo wnikliwie, to on się wbijał klinem we wszystkie możliwe terytoria, które niekoniecznie zresztą były etnicznie, jeśli możemy to tak ująć, uzbeckie. To oczywiście było, można powiedzieć, akurat nonszalancja względem granic etnicznych w Związku Radzieckim była pewnym celem samym w sobie, bo chodziło o prostą zasadę divide et impera, ale w przypadku Uzbekistanu ona niosła ze sobą konkretne skutki i to skutki ważne również dla polityki Islama Karimowa. Dlatego, że Uzbekistan poza tym, że na jego terytorium zamieszkują dość liczne grupy ludności nieuzbeckiej,
I tu przede wszystkim warto zwrócić uwagę na Tadżyków, którzy mieszkają w okolicach Samarkandy i Buchary, a także inne mniejszości. O tyle najważniejsze jest to, że Uzbekistan jest nierównomiernie zaludniony. To nie jest tak, że te 35 czy 36 milionów obecnie Uzbeków mieszka w większości równomiernie w całym kraju. Uzbekistan jest o połowę większy od Polski, ma około 450 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni, czyli ludność zbliżoną, ale ten ośrodek ciężkości jest przesunięty w stronę wschodnią, to znaczy w stronę Kotliny Fergańskiej i w stronę no, tych największych miast z wschodniej części kraju, czyli Taszkentu, Samarkandy i Buchary. I tutaj chciałem nawiązać do Kotliny Fergańskiej z tego względu, że to ona jest, można powiedzieć, matecznikiem wszystkich problemów, czy też jak w zwierciadle tam się pokazują te wszystkie problemy, z którymi się boryka Uzbekistan, czyli przede wszystkim ta nierównomierność zasiedlenia, niski poziom życia, problemy społeczne, problemy religijne, to znaczy z możliwością ekspresji swoich przekonań religijnych w kraju. Bo jeżeli w Kotlinie Fergańskiej, która zajmuje powiedzmy około 80% powierzchni całego kraju, mieszka prawie 40% mieszkańców, a na drugim przeciwległym biegunie mamy Republikę Karakalpacką, która ma 30% powierzchni i dosłownie promil, może 2% ludności kraju, no to widać, że jest to nierównomierne i gdzieś się te problemy będą kumulować. Zatem to, że Uzbekistan jest najludniejszy, potencjalnie niesie mu więcej zagrożeń, przynajmniej w sytuacji niskiego poziomu rozwoju gospodarczego, niż szans. Dlatego, że on tych szans nie jest w stanie tego potencjału ludnościowego w tym momencie wykorzystać, jeżeli nie zainwestuje się, można powiedzieć kolokwialnie, w tych ludzi. No tak. Czyli tak jak zawsze, teraz dopiero tak naprawdę te reformy Mirziyoyeva przynoszą jakieś tam w jakimś stopniu efekty, bo co prawda bardziej się rozwija przemysł. Natomiast ja bym chciał jeszcze przez chwileczkę zostać przy Karakałpakach, Republice Karakałpaskiej. Jak wiemy, na początku 2022 roku były tam dosyć wysokie wystąpienia, dosyć duże wystąpienia związane z nowelizacją konstytucji przez aktualnie panującego prezydenta. Jeżeli mi pamięć nie myli, były nawet osoby, które straciły niestety w efekcie tych protestów w życie. Natomiast ostatecznie protestujący osiągnęli swój cel i konstytucja została zmieniona na ich stronę, czyli została usunięta z konstytucji chęć usunięcia autonomicznego regionu. Zatem pytanie z mojej strony, czy Karakałpacy są jakąś taką, pomimo swojej ilości, bo tak jak pan doktor wspomniał, to zaledwie 2% ludności, czy Karakałpacy są jakimś realną siłą na scenie politycznej Uzbekistanu i czy można myśleć w jakiejś dłuższej perspektywie o ich na przykład oddzieleniu się od, o ich chęciach oddzielenia się od Uzbekistanu? To znaczy potencjał demograficzny Karakałpaków utrudnia im oczywiście to, żeby osiągnąć jakąś szerszą, żeby osiągnąć cel w postaci chociażby niepodległości. To z Karakałpakami to jest delikatny problem. Ta część Uzbekistanu, jeszcze z czasach radzieckich, mająca autonomię. Ta autonomia już wówczas wynikała z tego, że ta ludność bliżej pod względem etnicznym, językowym, kulturowym była Kazachom. To znaczy ona ciążyła ku ludności kazachskiej, a nie ku wschodowi kraju, czyli ku ludności tych
Oaz i Międzyrzecza, czyli dorzecza Amudarii i Syrdarii. I pod tym względem ta autonomia była oczywiście wyrazem typowej dla Związku Radzieckiego polityki narodowej, to znaczy duży partner jest szachowany przez małego partnera, który co prawda jest dużo słabszy, ale jest wyeksponowany w postaci konstytucji. I taka sytuacja miała miejsce po 1991 roku. Karimow nie naruszył tego status quo. Natomiast sytuacja z lata ubiegłego roku jest o tyle dziwna, że te manifestacje, te protesty oczywiście były dość żywe i chyba trochę zaskoczyły władze. To znaczy władze sądziły, że nastroje społeczne są po ich stronie. A weźmy pod uwagę, że to jest kilka lat po zmianie bardzo, ale to bardzo stagnacyjnego reżimu, na czele którego stał Islam Karimow. A Mirziyoyew cieszy się dużym, jak się wydaje, poparciem społecznym. Powszechnie panuje przekonanie, a może propaganda takie przekonanie wzmacnia, że cieszy się ogólnym poparciem społecznym, jego zmiany, jego liberalizacja. I być może dla władz to była taka próba testu. Czy jeżeli zaczniemy zmieniać w jakiejś mierze ustrój państwa, to będziemy w stanie to przeprowadzić. Dokonali takiej zmiany, po czym musieli się wycofać. Czyli można powiedzieć, gdybyśmy tak patrzyli na to od strony teoretycznej, no nie możemy powiedzieć, że ten reżim autorytarny jest skonsolidowany, bo musi cofać się przed niezadowoleniem społecznym. To znaczy jeszcze poziom pewności co do stabilności tego reżimu nie jest taki. Ale to oczywiście jest szerszy problem, który dotyka całej władzy Szafkata Mirziyoyewa. Odpowiadając wprost na pana pytanie, myślę, że nie, że Karkołpacy raczej nie mają tego potencjału, który mógłby im dać niepodległość. Przede wszystkim demograficznie i jeśli chodzi o stopień rozproszenia po ogromnym terytorium. Mimo wszystko, bądź co bądź 2% z 3,5 milionów to nadal jest za mało, żeby jakieś faktyczne, takie większe ruchy niepodległościowe osiągnąć. Natomiast tutaj fajnie właśnie pan doktor zaznaczył na temat tych korelacji pomiędzy Kazachstanem i mniejszością w Uzbekistanie. Tego też bardziej przychodzę do teraźniejszości, czyli to przejdziemy też do samej już polityki Mirziyoyewa. Natomiast jeszcze do teraźniejszości, jak według pana wyglądają aktualnie relacje Uzbekistanu ze sąsiadami z Azji Centralnej? Do samego Afganistanu przejdziemy później, na razie Kazachstan, Turkmenistan, Tadżykistan i Kirgistan. Jeśli chodzi o te relacje już po śmierci Islama Karimowa, to no, można powiedzieć zdecydowanie lepiej. I to na wielu polach. Klimat, jaki stworzył Islam Karimow swoją polityką regionalną, sprawił, że w zasadzie on sam zamknął sobie okienko do jakiejkolwiek możliwości porozumienia z sąsiadami. Zamknął go w tym sensie, że z każdym sąsiadem miał na jakimś tle konflikt. Najczęściej na tle granicznym, albo jak w przypadku Kazachstanu, na tle może ambicji regionalnych. Jeśli chodzi o Kirgistan i Tadżykistan, w okresie rządów Islama Karimowa dochodziło do naprawdę paradoksalnych i niedorzecznych sytuacji. Jego niechęć wobec Tadżykistanu była tak silna, że nawet zarządził coś takiego jak demontaż torów kolejowych, które prowadziły bezpośrednio do granicy z Tadżykistanem. Tymczasem to był jedyny tor, przez który można było do Tadżykistanu dostać się, powiedzmy, z byłego obszaru Związku Radzieckiego.
to była warunkowane niechęcią. W związku z czym można sobie wyobrazić, że po 2016 roku, kiedy Szavkat Mirziyoyev objął władzę, no nie trzeba wiele, żeby te stosunki były lepsze. Ale on, trzeba przyznać, że od strony marketingowej poczynił bardzo dużo, żeby te relacje poprawić. Poza oczywiście przywróceniem normalnego połączenia transportowego, może nie kolejowego, ale transportowego z Tadżykistanem, zaczął wysyłać sygnały, które świadczyły o tym, że jest gotowy na otwarte i niekonfliktowe wyznaczenie granicy, czyli delimitację granic. A te granice to jest jeden z głównych problemów, jakie Uzbekistan można powiedzieć, odziedziczył po Związku Radzieckim i w ogóle wszystkie kraje Azji Centralnej. Granice wewnątrz Związku Radzieckiego były czysto administracyjne, wyznaczone na mapie, ale nie do końca nieprecyzyjnie wyznaczone w terenie, a przede wszystkim i stronami, które wyznaczały te granice, stronami umów, nie były republiki. Było to wszystko dokonane na poziomie centralnym. W związku z czym ten problem, od którego wszystkie te kraje wychodziły pod koniec 1991 roku, to jest kwestia dogadania się w sprawie granic. I tutaj jest non-stop, wybuchały konflikty na mniejszą lub większą skalę dotyczącą tego, do kogo ma dany fragment granicy należeć. My to teraz obserwujemy bardzo wyraźnie na przykładzie innych dwóch tych małych republik, czyli Kirgistanu i Tadżykistanu, których częstotliwość konfliktów w ostatnich 3 latach, no, jest niespotykana. Być może ta częstotliwość wynika z faktu, że wcześniej oba kraje były szachowane przez Uzbekistan, który się z nimi konfliktował na tym tle. Tymczasem Szavkat Mirziyoyev wprost doprowadził do tego, że ożyły negocjacje państwowe i ożył proces demarkacji tych granic już w terenie i podpisywania stosownych protokołów o ustaleniu granic. Innym też ważnym elementem, na który Uzbekistan zaczął kłaść nacisk w okresie już po 2016 roku, co przyczyniło się do poprawy relacji z sąsiadami, to jest kwestia wody. Ona się łączy z granicami o tyle, że najczęściej chodzi o albo cieki wodne, albo źródła poboru wody, które znajdują się na granicy. Jest taka dość znana elektrownia wodna jeśli się nie mylę, w okolicach miejscowości Fajzabad, na granicy uzbecko-tadżyckiej, która była non-stop obiektem walki, to znaczy do kogo należy teren elektrowni, do kogo należą urządzenia, a do kogo należy woda. Dopiero po 2017 roku w zasadzie ten konflikt został rozwiązany i doszło do jakiegoś precyzyjnego podziału, kto w jakiej mierze ma z tego korzystać. Także klimat w relacjach z oboma krajami poprawił się zdecydowanie. Natomiast jeżeli chodzi o Kazachstan, to raczej te relacje po prostu ożyły. I no, można jako przykład podać fakt, że w 2022 roku to wydarzenie mogło nam umknąć z uwagi na początek wojny na Ukrainie, ale przecież mieliśmy do czynienia z gwałtownym kryzysem, krótkotrwałym, ale gwałtownym kryzysem w Kazachstanie, to znaczy pełnym odsunięciem od władzy Nursultana Nazarbajewa. I Uzbekistan od razu wsparł władzę nowego prezydenta, to znaczy Tokajewa, nie próbował jakby wykorzystać faktu słabości sąsiada na swoją korzyść, przynajmniej nie otwarcie. Czyli to tutaj główną zasługą poprawy relacji z sąsiadami jest oczywiście wielokrotnie dzisiaj wspominany Szavkat Mirziyoyev, dlatego może przejdźmy też do tej mimo wszystko ważnej postaci w XXI wieku dla Uzbekistanu. W jaki sposób, a raczej jak ocenia pan
Uzbekistan i samą władzę Mirziyoyeva po 2016 roku. Może powiem tak. Kiedy doszło do jego reelekcji 2 lata temu, jednym z chyba z takich głównych wniosków w tej reelekcji był fakt, że gdzieś czytałem taki komentarz o tym, że Szavkat Mirziyoyev przyszedł i to przyszedł na długo i że szereg symptomów na to wskazuje. Każda władza, która jest na samym początku, oczywiście jest może to jest przesada, ale jest taka najbardziej rewolucyjna, to znaczy najwięcej chce zmienić, chce poprawić. Później z czasem no, natrafia być może na szereg problemów, natrafia na brak świeżości, a może też i sama władza w jakiejś mierze deprawuje. Niewątpliwie te pierwsze 5 lat rządów Szavkata Mirziyoyeva to jest czas odświeżenia. Ćwierćwiecze władzy Islama Karimowa, myślę, że nawet najbardziej zapiekli jego zwolennicy odczuwali pewne zmęczenie. Zmęczenie wynikające z tego, że w kraju praktycznie ustał jakikolwiek proces zmian, jakikolwiek proces no, takiej cyrkulacji elit, który byłby niezależny od woli bezpośredniej prezydenta. Znaczy, on był chorobliwie obawiał się o swoją władzę. Doszło nawet do tego, że w wyniku różnych zakulisowych rozgrywek jego własna córka została zamknięta w areszcie domowym, bo bał się, że będzie spiskowała przeciwko niemu. A zatem ten start Szavkata Mirziyoyeva był oczywiście z oczywistych względów prosty, bo już drobna zmiana wyglądała na poważną liberalizację. Ale faktem jest, że Szavkat Mirziyoyev zlikwidował wszystkie takie najbardziej rażące nadużycia w życiu politycznym i też w życiu społecznym. No proszę sobie wyobrazić, że przede wszystkim on zlikwidował wszechwładzę służb bezpieczeństwa. Był taki polityk w kraju, zaufany Islama Karimowa, Rustam Inoyatow, który stał na czele służby bezpieczeństwa państwowego Uzbekistanu. Postać wszechwładna. Funkcjonariusze tej służby byli w stanie przeszukiwać każdego wracającego z migracji Uzbeka, przeszukiwać go, konfiskować mu pieniądze. To były osoby, które miały na celu infiltrację całego życia i politycznego, i przede wszystkim gospodarczego kraju. I jedną z jego pierwszych decyzji było przekształcenie tej struktury, przekazanie znacznej części uprawnień Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, a sam Inoyatow został zesłany na taką, można powiedzieć, polityczną emeryturę gdzieś w podrzędnej instytucji, co zostało oczywiście odebrane niezwykle pozytywnie. Drugim takim ważną zmianą Szavkata Mirziyoyeva i też pozytywnie bardzo widziano, było to, że on dopuścił nawet jako jeden z celów głównych swojej polityki, uznał kwestię zmiany. Czyli nie może być tak, że te same osoby pełnią swoje funkcje non-stop. Zaczęła się cyrkulacja na przykład w obrębie prokuratury. Zresztą on bardzo krytykował prokuraturę z czasów Islama Karimowa. Zaczęła się cyrkulacja również na poziomie gospodarczym, bo elity regionalne, które on chciał pobudzić, są rozliczane z tego, do jakiego stopnia są w stanie wygenerować zysk, na przykład w postaci sprzedaży lokalnych przedsiębiorstw. To ma oczywiście swoje drugie, drugą stronę, swój rewers, ponieważ tu mogę się opierać na opinii, na wrażeniu moich znajomych, którzy też pracują na uczelni, ale w Uzbekistanie, że ten trend zmian odgórnych, takich zmian, które są wymuszane wręcz na społeczeństwie, no może prowadzić do odwrotnych skutków. To znaczy, trudno jest wdrożyć rozwiązania i zasady funkcjonowania
tym konkretnym przypadku uniwersytetu, które byłyby stabilne i według nich byśmy działali, bo non-stop się zmieniają. W oparciu o weryfikację, czy one przyniosły skutek. A siłą rzeczy zmiany potrzebują czasu, żeby przynieść skutek. Stąd ci, chociażby moi znajomi, są non-stop bombardowani nowymi przepisami, nowymi wymogami przed nimi stojącymi, chociażby na kategorii internacjonalizacji nauki. Można sobie wyobrazić, że w każdej dziedzinie tak jest. Szavkat Mirziyoyev też zdecydował się na kilka takich posunięć o charakterze takim takiego liftingu tej gospodarki. Więc doprowadził do powstania w każdym większym mieście centrów, nawet nie centrów handlowych, tylko centrum takich, no, takiego city. Zresztą przyjęły te centra gospodarcze swoje nazwy: Tashkent City, Samarkand City i tak dalej, i tak dalej, gdzie mają lokować swoje siedziby zagraniczni inwestorzy, no których jednak wciąż Uzbekistanowi brakuje. I trzecim obszarem, gdzie on, w obszarze, jakby w którym Islam Karimow dokonał poza oczywiście polityką zagraniczną, regionalną, przepraszam, których dokonał znaczących zmian i to pozytywnych, to jest kwestia handlu międzynarodowego. To, co rząd Szavkata Mirziyoyeva odziedziczył, to była gospodarka, która na tle, i to jest paradoksalnie sukces 25 lat Islama Karimowa, gospodarka, która była oczywiście w znacznym stopniu oparta na sprzedaży jeszcze bawełny, ale w umiarkowanym, zwłaszcza przez porównanie z sąsiadami, w umiarkowanym stopniu zależna od kredytów z zagranicy. W tym czasie, kiedy ta, powiedzmy, życie gospodarcze Uzbekistanu uległo daleko idącej stagnacji, wszystkie pozostałe kraje, no, starały się szukać możliwości rozwoju. Najbardziej narzucającym się z uwagi na położenie geograficzne tych krajów było oczywiście szukanie inwestycji chińskich. Tylko że inwestycje chińskie są dość problematyczne. Bo o ile Rosjanie to są ludzie, których wszystkie narody Azji Centralnej znają i mniej więcej wiedzą, czego się można po nich spodziewać. Wielokrotnie te kraje, Uzbekistan również, w sytuacji trudnej brały kredyt, jakiś krótko- lub średnioterminowy kredyt w Rosji, po czym te kredyty były przynajmniej częściowo umarzane. No tutaj jakby Rosji też zależało na utrzymaniu swoich wpływów w region. O tyle Chiny bardzo chętnie dają kredyty, ale kredyty są oprocentowane. Niewielkie to jest oprocentowanie, często 2%, ale są w sposób nieubłagany potem egzekwowane. I siłą rzeczy stopniowo te kraje wszystkie popadały w uzależnienie kredytowe od Chin. Tymczasem Uzbekistan dzięki tej stagnacji był wolny od tego. I to też otwarło pole do popisu dla Szavkata Mirziyoyeva, który no, w sposób, mając pewien zapas względem swoich sąsiadów, otwarł się na te inwestycje chińskie. I tu no, może najświeższą taką inwestycją dużą chińską jest, obliczoną na co najmniej kilka lat, jest szereg elektrowni bazujących na odnawialnych źródłach energii, czyli fotowoltaika i solary i energia uzyskiwana przede wszystkim ze słońca i z wiatru, no, którego w Uzbekistanie nie brakuje, zwłaszcza słońca. No więc, tak jak można zobaczyć, te wszystkie reformy Szavkata Mirziyoyeva prowadzą gdzieś tam może w stronę dobrego, natomiast zostańmy jeszcze, nazwijmy to, przy tym złym aspekcie, czyli przy tym, jaki według Pana jest aktualny wpływ Federacji Rosyjskiej w samym Uzbekistanie? Wpływ Federacji Rosyjskiej
Oczywiście można, trzeba by było go mierzyć, nie wiem, może siłą wywiadu rosyjskiego, takiego zaangażowania wywiadu rosyjskiego w infiltrację życia politycznego Uzbekistanu, czy też w skalę zaangażowania gospodarczego. No tutaj Rosja chwali się, że jest pierwszym partnerem, że wyprzedziła Chiny, jeżeli chodzi o to miejsce, jeżeli chodzi o handel, wymianę na gospodarczą z Uzbekistanem, ale siła Federacji Rosyjskiej polega na tym, że ona po prostu równoważy perspektywy Azji Centralnej, te wspomniane już przeze mnie Chiny. To znaczy, oczywiście Rosja nie jest w stanie zaoferować tyle od strony gospodarczej, ile oferują Chiny, ale jest to po pierwsze partner już rozeznany, a po drugie jest to partner, który no, zapewnia tą równowagę. To znaczy, kraje Azji Centralnej, czego doświadczenie Islama Karimowa z 2001 roku i lat po wojnie w Afganistanie nauczyło Uzbeków, że gwałtowne zmiany przyporządkowania, powiedzmy, geopolitycznego są niemożliwe. To są kraje geograficznie pomiędzy Rosją a Chinami i trzeba utrzymywać politykę albo jakiegoś równoważenia zaangażowania, albo równego dystansu. No, równy dystans próbuje zachować na przykład Turkmenistan i to mu się nie udaje, bo już jest w 100% uzależniony, chcąc być niezależnym od Rosji, uzależnił się w 100% od eksportu gazu do Chin. Zatem wpływy Rosji w Uzbekistanie ja mierzę tym, że Uzbekistan świadom tej dychotomii, czy też tego dylematu dwóch wielkich partnerów w pobliżu i jednak odległości Stanów Zjednoczonych czy innych partnerów, chociażby Unii Europejskiej, takiej geograficznej odległości od tego terenu, no nie może sobie pozwolić na jakąś przesadnie asertywną politykę. To nie znaczy, że w pełni politykę rosyjską popiera, bo doskonale to widać na przykładzie wojny ukraińskiej. Po agresji Rosji na Ukrainę Uzbekistan nie zerwał relacji z żadną ze stron i nie wsparł stanowiska Kremla. Raczej wzywa do dyplomatycznego, zresztą podobnie jak Kazachstan, wzywa do dyplomatycznego rozwiązania tego konfliktu, ale nie wskazuje jednoznacznie bynajmniej, kto jest winny w tym konflikcie. No, Uzbekistan ciągle prowadzi tam politykę neutralności, bądź zarówno w polityce, w stosunkach międzynarodowych, jak i w samej gospodarce, o czym zresztą pan doktor właśnie świetnie zaznaczył. O Chinach samych już pan wspomniał, więc może przejdźmy do bardziej takich etniczno-religijnych kwestii. Tak jak mówiłem, przejdziemy też do tematu Afganistanu, bo razem z zakończeniem władzy Islama Karimowa, również lekki odwilż przyszedł co do wyznań religijnych w Uzbekistanie i te spojrzenie w stronę islamu zdecydowanie zerzało. I teraz pytanie, z powodu, że Uzbekistan graniczy z Afganistanem, to również w Afganistanie, w północnej części, mniejszość uzbecka i uzbekistańska istnieje i ona mówi się, że ona zdecydowanie bardziej się radykalizuje. Czy według pana ta radykalizacja muzułmańska w Uzbekistanie i Uzbeków poza granicami Uzbekistanu stwarza zagrożenie dla polityki wewnętrznej dzisiejszego tematu? To jest stały problem, który wraca w Uzbekistanie i ta liberalizacja, której dokonywał Szavkat Mirziyoyev na początku swojej władzy, no w ostatnich miesiącach władze ponownie wracają do pewnego zaciskania pętli, to znaczy ograniczania swobodnej działalności ruchów religijnych i wspólnot religijnych. Mogę powiedzieć w ten sposób. Jeżeli chodzi o społeczeństwo wewnątrz kraju, to siłą rzeczy
tego typu represje, czyli ograniczanie samodzielności wspólnot, większa kontrola nad tym, kto na przykład sprawuje urząd duchownego muzułmańskiego, utrzymywanie takiego związanego z państwem zarządu duchowego muzułmanów, który jeszcze zresztą od strony strukturalnej, instytucjonalnej pamięta czasy sowieckie. No, świadczy o tym, że władze boją się tej radykalizacji. Też no, w ostatnich latach co najmniej kilku mieszkańców, czy też osób urodzonych w Uzbekistanie, niekoniecznie mieszkańców obecnych Uzbekistanu, zaangażowanych było w jakieś zamachy, czy to w Turcji, czy to w Rosji. Pojawiała się tam właśnie w tle ta narodowość uzbecka. Wszystko to sprawia, że władze się trochę obawiają takiej formy radykalizacji. To też może to sprawiało, czy też umożliwiło Uzbekistanowi, a konkretnie uzbeckiemu prezydentowi, wsparcie dla władz kazachskich w obliczu tych protestów na zachodzie i na południu kraju przed 1,5 roku, bo obawiały się, że nawet jeżeli te protesty nie są inspirowane religijnie, też władze próbowały stworzyć takie wrażenie, że to jakiś obraz fundamentalizmu islamskiego, no to boją się, że może dojść do przekształcenia podobnych protestów właśnie w protesty o charakterze religijnym. A co by nie mówić o Szafkacie Mirziojewie, jest to, no jakby nie było, potomek, nie wprost, nie rodzinnie związany, ale politycznie, Islama Karimowa. To jest człowiek, który przez 13 lat, ostatnich 13 lat władzy Islama Karimowa pełnił funkcję premiera, więc nie był anonimowym urzędnikiem, nie był przedstawicielem opozycji, tylko raczej świadom tego, jak wyglądają mechanizmy wewnątrz kraju. Natomiast jeżeli chodzi o sąsiadów, to sąsiedztwo afgańskie jest szczególnie ciekawe, dlatego że Szafkat Mirziojew podjął pewną próbę logicznej z punktu widzenia Uzbekistanu, próbę ułożenia sobie relacji z talibami. I to jeszcze miało miejsce wtedy, kiedy talibowie byli tylko jedną ze stron i to taką nieformalną negocjacji na temat tego, co będzie po wyjściu Amerykanów z Afganistanu. Amerykanie wyszli, talibowie błyskawicznie odtworzyli swoją władzę. No i to jest fakt, przed którym władze uzbeckie stoją dziś i były świadome tego, że będą stać. Że staną wobec takiej możliwości. Stąd też te represje uzbeckie nie mogą być tak oczywiste, jak oczywiste były za czasów Islama Karimowa. To musi być polityka jednak dużo bardziej dyplomatyczna, zwłaszcza, że tak jak pan wspomniał, jest mniejszość uzbecka na północy Afganistanu. Chociaż oczywiście ona jest nieporównywalnie mniej liczna niż mniejszość tadżycka, o mniejszej sile działania i nawet był taki moment, że próbowali przedstawiciele tej mniejszości odegrać jakąś rolę w polityce afgańskiej i byli tutaj inspirowani przez rząd Islama Karimowa. Teraz raczej takiej możliwości nie ma, no bo nie ma też tej rządu opozycyjnego na północy Afganistanu. Jest rząd talibów i z nimi jako partnerem musi dogadywać się rząd w Taszkencie. Mogę dodać jeszcze jedną rzecz w tym kontekście, że Afganistan jest również jedną z przyczyn, dla których Uzbekistan nie zerwie relacji z Rosją. Dlatego, że Rosja jako partner Uzbekistanu jest jednocześnie, jakby nie było, mocarstwem regionalnym, które w dodatku posiada sieć kontaktów i bliskich partnerów na całym świecie. To oczywiście z naszej perspektywy są partnerzy nieciekawi znaczy z naszej, patrząc od strony państwa demokratycznego, to będzie oczywiście
przywódca Białorusi, to będzie przywódca Syrii, to będzie przywódca Korei Północnej, to będzie Iran. No ale właśnie Rosja też utrzymuje przynajmniej nie tak konfliktowe relacje z Afganistanem. Siłą rzeczy zerwanie z Rosją mogłoby spowodować wzrost niepokojów na granicy uzbeckiej, dlatego że Rosja posiada w tych krajach swoje wpływy. Stąd może ten czynnik religijny, on gra w przypadku Uzbekistanu na wielu płaszczyznach. Tak, no mimo wszystko religia zawsze była dosyć ważną częścią polityki, geopolityki. Zawsze trzeba było się bądź z nią mierzyć. Wydaje mi się, że jeszcze nie zostało wynalezione 100% laickie państwo w 100%. Natomiast może przejdźmy już teraz do takich bardziej dywagacji na temat przyszłości. I pytanie podstawowe, jak pan ocenia aktualny rozwój Uzbekistanu, czyli 2020-2030 rok, i czy uważa pan, że Uzbekistan może zostać w perspektywie 5-10 lat gdzieś tam regionalnym liderem pomiędzy państwami Azji Centralnej? To w znacznej mierze zależy od tego, jak rząd w Uzbekistanie wykorzysta ten potencjał demograficzny, jaki ma. I w znacznej mierze też zależy od tego, jak będzie w stanie wyzyskać tą wzrastającą współpracę gospodarczą z Rosją i z Chinami. Czy będzie w stanie, bo trzeba też powiedzieć, że Uzbekistan jest dzieckiem swojego położenia geograficznego. To oczywiście będzie Rosja i Chiny, ale to jest szereg innych partnerów, których może nie widzimy tak wprost w tym momencie, z którymi Uzbekistan handluje. To będzie Korea Południowa, to będą Indie, to będzie Iran. Partnerzy po prostu azjatyccy, stąd polityka Uzbekistanu jest polityką w znacznej mierze azjatycką. Natomiast jeżeli chodzi o region, problemem tego regionu jest to, że w zasadzie nie ma woli ani u Rosji, ani u Chin, co jest też z ich perspektywy oczywiste, żeby wyrósł im w regionie Azji Centralnej jakikolwiek wyrazisty lider. Z perspektywy tych krajów, no, takim logicznym rozwiązaniem byłoby to, że one faktycznie tworzą jakieś stowarzyszenie. Nie mówię oczywiście żadnej federacji, ale stowarzyszenie, jakąś formę współpracy ponadpaństwowej, takiej, które z nich wszystkich czyniłoby silniejszego i pod względem powierzchniowym, i pod względem demograficznym partnera dla Rosji i dla Chin. Bo próba odegrania przez którykolwiek z krajów roli lidera, czy to Kazachstan, czy to Uzbekistan, no musi siłą rzeczy, będzie musiała skutkować no co najmniej niechętną postawą Rosji i Chin. Zwłaszcza w momencie, kiedy te kraje pozostają niedemokratyczne. I tutaj też jest, można powiedzieć, że jedną z przyczyn, dla których ta ewolucja polityczna w Azji Centralnej wygląda, jak wygląda, to znaczy jest co najwyżej sukcesją władzy przez kolejnych autorytarnych przywódców. Oni oczywiście mogą próbować dokonać takiej zmiany wizerunku, tak jak Szavkat Mirziyoyev uchodzi za liberała wobec władzy Karimowa, jak Tokajew uchodzi za liberała i osobę nowoczesną względem władzy Nazarbajewa. No, to w jaki sposób się zmieniają te reżimy, wynika z tego, że nie ma wokół nich otoczenia sprzyjającego innemu sposobowi zmiany. Czyli proszę zerknąć na politykę rosyjską. Gdyby nastąpiła próba instalacji, powiedzmy, władzy, rzeczywistych reform i władzy demokratycznej w tych krajach, w których nie ma takich tradycji, ale przede wszystkim nie ma wokół nich otoczenia sprzyjającego, to sytuacja prawdopodobnie skończyłaby się tak, jak kilkukrotnie już kończyła się w sąsiednim Kirgistanie.
Rewolucja, która ma wynieść do władzy demokratów, wynosi do władzy kolejne jednostki, które próbują sobie uzurpować coraz silniejszą pozycję. Nie ma zainteresowania żadnego z sąsiadów tym, żeby to życie polityczne zliberalizować, bo jest strach, że może to doprowadzić do osłabienia kraju, a nie jego wzmocnienia i do wykorzystania tego czynnika przez czy to Rosję, czy to Chiny. Stąd na pytanie o to, czy Uzbekistan może wyrosnąć na lidera, kwestia lidera zależy od tego, jakie będzie otoczenie międzynarodowe, bo zbyt niski jest potencjał każdego z tych graczy osobno. No, czyli teoretycznie można powiedzieć, że najlepszą opcją dla Azji Centralnej stanie się waszym państwem byłaby jakaś forma, tak pół żartem, pół serio, Federacji Państw Centralnej. Mogę powiedzieć tyle, że Kazachstan do tej pory uchodził za kraj dużo bardziej stabilny od Uzbekistanu i zasobniejszy. Ale te perturbacje ostatnich lat, one zresztą nie były wyłącznie, ich przyczyną nie były wyłącznie wydarzenia w Almaty i w Aktau z początku ubiegłego roku. Tych przyczyn jest więcej i można powiedzieć, że wręcz stagnacja gospodarcza przyczyniła się do wybuchu niezadowolenia. Dziś oczywiście Tokajew utrzymał i wzmocnił swoją władzę i Kazachstan znów powrócił do takiego grona, powiedzmy, przewidywalnych partnerów. Ja to mówię w cudzysłowie, nie dlatego, żebym się jakoś specjalnie cieszył z tego, jak wygląda system polityczny w Kazachstanie. Ale przez pewien czas była nadzieja i ona chyba wciąż się u Uzbeków tli, że to Uzbekistan będzie miał teraz taki wizerunek kraju prężnego, dynamicznego, gospodarczo się rozwijającego, no i stabilnego. Bo póki co, pomijając te protesty w Karakalpakstanie, sytuacja jest pod kontrolą i niewątpliwie gospodarczo korzystniejsza niż za czasów Islama Karimowa. Jednak można powiedzieć, że pozytywnie się Uzbekistan rozwija i teraz właśnie w ramach jeszcze tego rozwoju, tutaj powolutku już musimy kończyć, więc ostatnie pytanie. Troszeczkę już bardziej nie tyle z samej tematyki Uzbekistanu, czy też troszeczkę z zakresu Pana pracy. Czy ten rozwój elektroniczny, ta bardziej elektryfikacja, ta internetyzacja Uzbekistanu jest widoczna na przykład też również u pana doktora w pracy i też w samej pracy Uzbeków, czy to bardziej, czy nie masz tak dużej zmiany? To znaczy tak, moim przedmiotem zainteresowania jest bardziej społeczeństwo, więc nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pana pytanie. Rozwój energetyczny, to ja go mogę dostrzegać przez pryzmat szeregu podpisanych umów, natomiast w moich relacjach z Uzbekami to się pojawia bardziej jako kwestia anegdoty. Natomiast to też dobrze obrazuje skalę problemów stojących przed Uzbekistanem i to, jakie on wybiera drogi, czyli tą wielowektorowość albo dwuwektorowość. Z jednej strony Rosjanie mają budować elektrownię atomową, pierwszą w Uzbekistanie, z drugiej strony Chińczycy energię odnawialną. I jest w tym chęć równoważenia wpływów, ale z drugiej strony, albo nieuzależniania się od jednego partnera. Zwłaszcza, że Rosjanie, jak budują elektrownię atomową u kogoś, to oczywiście najczęściej ich projekty wygrywają, bo są tańsze niż innych partnerów, ale też bardzo chętnie budują elektrownię na zasadzie, jest taka koncepcja build own operate, czyli zbuduj, bądź właścicielem i jeszcze zarządzaj. Czyli najchętniej wkraczają na to pole i traktują trochę jako takie eksterytorialne. Ja nie znam oczywiście szczegółów umowy uzbecko-rosyjskiej, niemniej jednak Uzbecy są skłonni do tego, żeby równoważyć te relacje. Natomiast muszą tych zmian dokonywać z bardzo prostego względu.
te źródła energii, które oni mają na swoim terenie, są niewystarczające ze względu na demografię, czyli potencjał demograficzny, bo przecież skala tej energii rośnie wykorzystywanej wraz ze wzrostem liczby ludności, no ale jeszcze więcej, jeżeli Uzbekistan dąży do przekształcenia gospodarki w zaawansowaną technologicznie, no to bez źródeł energii on sobie nie poradzi. Może taki, jako też taki przykład, który to obrazuje, podam z tego roku umowę, która zresztą weszła w życie, została podpisana, przepraszam, we wrześniu, czyli przed miesiąc temu, umowę o imporcie przez Uzbekistan gazu rosyjskiego. To nie są jakieś gigantyczne ilości gazu, niemniej jednak Uzbekistan to ten gaz importuje. Po pierwsze dlatego, że Rosja proponuje teraz gaz tani, bo musi go sprzedać partnerom. Po drugie dlatego, że mimo tego, że Uzbekistan jest zasobny w gaz i nawet tłoczy go rurami do Chin w ramach gazociągu Azja Centralna-Centrum, ale Uzbekistan nie ma takiej infrastruktury i tak rozwiniętej, która pozwalałaby mu jednocześnie dostarczać własnym użytkownikom gaz eksportować do Chin. Stąd czerpie zyski z tego, że ten gaz rosyjski jest tani, ale też i świadom jest, że on nie może zamykać się na partnerów ze względów, powiedzmy, politycznych, ponieważ to od razu przystopuje jego gospodarkę. Stąd też no, kwestia energii jest chyba kluczowa dla rozwoju gospodarczego Uzbekistanu. Tak, to nie, prawie dobrze, że Pan odpowiedział na to pytanie, bo zauważyłem, że energetyki nie poruszyliśmy. Natomiast mi chodziło bardziej o taką nie tyle energetykę, co bardziej elektryfikację, to na ile Pan na przykład Liberalizacja. Okay. komputerowo dużo rzeczy załatwić zdalnie, czy na przykład używa Pan teraz w formie jakichś tam rozmów ze specjalistami, czy właśnie jest tak, jak Pan doktor wspomniał, z jakimiś pracownikami uniwersytetów uzbeckich, na przykład Zooma, czy innych form takich elektronicznych kontaktów, elektronicznych zdobywania Tak, tak, tak. informacji. Od tej strony następuje zmiana. Ona jest nawet bardzo banalna, po prostu dużo szybszy jest kontakt z różnymi instytucjami uczelnianymi. No one są też poganiane przez urzędników, aby były nowoczesne, nawiązywały współpracę, więc to miejsce tej stagnacji raczej zajmuje szukanie partnerów na całym świecie. Druga rzecz, że zaraz po dojściu do władzy Szapka Tamirziyoyeva i w ramach tworzenia takiego wizerunku otwartości rząd podjął decyzję o no, budowie platformy e-government, czyli dostępności usług w formie elektronicznej i kontaktu z urzędnikami nie jak na dworze sułtana czy cara, tylko jednak w sposób dużo bardziej dostępny. To rzecz jasna natrafia na cały szereg problemów, jak każdy nowo tworzony system i przede wszystkim na problem pewnej kultury politycznej i kultury zarządzania. Niemniej jednak no, zmiana jest widoczna. No to bardzo dobrze i cieszę się, że takim pozytywnym akcentem możemy rozmowę zakończyć. Mówiąc, wszystko idzie pod względem elektronicznym i zdobywania informacji w dobrym kierunku. To jest najważniejsze. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Dziękuję jeszcze raz Panu doktorowi, że zgodził się Pan na dzisiejszą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję również za ten oddech taki epicki, że mogliśmy porozmawiać też bez patrzenia na zegarek. Nie ma problemu i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia.